Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy wyróżniać naszego kolegę, samorządowca, pana Czesława Świderskiego. Dzwonił do nas wczoraj i prosił, abym podziękował wszystkim radnym, abym pozdrowił sołtysów, druhów, którzy będą dzisiaj na sesji, wszystkich gości. Tutaj akurat widzimy w tej chwili sylwetkę pana Czesława Świderskiego. Nie będzie mógł być dzisiaj z nami, ale duchowo będzie obecny, tak jak sam powiedział. Jest to szczególne takie wyróżnienie, które przyznajemy ludziom, którzy w sposób szczególny, specjalny zasłużyli się dla naszej gminy. Jest to statuetka, tu od razu może też pokażę, zasłużony dla gminy Kościelec. Za chwilkę, jak przedstawię postać pana Czesława, bo to uczynię za moment, pani przewodnicząca odczyta list gratulacyjny, a pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie przewodniczący, sołtysi, szanowni państwo, pan Czesław Świderski w samorządzie gminnym pełnił funkcję od 1988 do 1990 członka Gminnej Rady Narodowej w Kościelcu. Już wtedy rozpoczął swoją karierę. W 1994 do 2018 przez 24 lata był radnym Rady Gminy Kościelec od drugiej do siódmej kadencji RP. 1994 do 2002 członek zarządu gminy Kościelec, bo wówczas był zarząd. 2010-2014 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kościelec, a w latach 2014-2018 przewodniczącego Rady Gminy Kościelec. Funkcję sołtysa wsi Gąsiorów nieprzerwanie przez okres 21 lat, to jest 5 kadencji, w latach 1994-2015. W Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie od 1964 roku do chwili obecnej pełni funkcję członka Ochotniczej Straży Pożarnej, to jest 59 lat. 1982 rok do 2007 naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie. Przez 25 lat pełnił tę funkcję. W Zarządzie Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, oddział w Kościelcu, od 2001 do 2016 przez okres 15 lat, to jest 3 następujące po sobie kadencje, pełnił funkcję prezesa zarządu. Od roku 2015 do chwili obecnej pełni funkcję prezesa honorowego. I mam też tutaj dwie takie wzmianki szczególne, szczególnych osiągnięć pana Czesława, a mianowicie w 2010 roku wraz z ówczesnym prezesem oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Krzymowie, druhem Janem Czają, przy wsparciu władz gminy Krzymów i Kościelec, zainicjował wspólne obchody Święta Niepodległości. Od tego czasu do chwili obecnej uroczystości są organizowane przez samorząd gminy Kościelec. Wiemy, że jest to naprawdę wielka sprawa. W 2013 roku zainaugurował działania związane z przeprowadzeniem renowacji odnalezionego w kościele sztandaru OSP Kościelec Kolski. Powołany został komitet organizacyjny, którego celem było przeprowadzenie zbiórki publicznej na renowację sztandaru i nadanie nowego sztandaru dla oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu. Szanowni Państwo, jak zdążyliście zauważyć, nie tylko wspaniały samorządowiec, który przyczynił się do rozwoju naszej gminy, ale też wielki patriota. Człowiek, który dysponuje olbrzymim doświadczeniem i wysokimi kompetencjami. Ja miałem zaszczyt współpracować z panem Czesławem i muszę powiedzieć, że
Wiele od niego się nauczyłem. Zawsze przygotowany na sesję. Przychodził z plikiem ustaw, uchwał, żeby dokonać analiz przed daną sesją. I zawsze, jeżeli coś było nie tak, jeżeli, bo człowiek jest tylko człowiekiem, zawsze mi o tym powiedział, żebym się po prostu nad pewnymi sprawami też zastanowił. Ta współpraca naprawdę była wspaniała i fajna i mile sobie ją wspominam, miło wspominam pana Czesława Świderskiego. Dlatego chcemy tutaj razem z radnymi podziękować mu, dziękujemy mu i życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, aby zawsze dobrze o nas pamiętał, a my na pewno będziemy o nim pamiętać z racji tego, ile uczynił dla dobra naszego społeczeństwa. List gratulacyjny. Szanowny pan Czesław Świderski, wójt gminy Kościelec i przewodniczący Rady Gminy Kościelec składają najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, długich lat życia, w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Jednocześnie pragniemy podziękować za wieloletni trud pracy, pana pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz efektywnej współdziałania z samorządem gminy Kościelec. Podpisał wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski i przewodnicząca Rady Gminy Zofia Kokocińska. Dziękuję. Może chociaż Szanowni Państwo, a my razem z panią przewodniczącą zobowiązujemy się do przekazania panu Czesławowi tej statuetki i listu gratulacyjnego.